Panowie z Wielkopolski i chcemy im podziękować i za to, że zechcieli odpowiedzieć na ten apel, ale również czynnie włączyli się i za obecność ich właśnie dzisiaj tutaj w Gnieźnie. Bardzo proszę panią Joannę Piechrak-Lipińską również na scenę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja mam tą przyjemność, żeby przeczytać dla Państwa list, który skierował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, prezydent Bronisław Komorowski. Ale zanim ja to zrobię, to chciałbym odnieść się, właściwie cofnąć się o parę tygodni wstecz. Otóż w powiecie gnieźnieńskim odbyła się podobna impreza na szczeblu powiatowym. Ona tak bardzo ładnie nam się udała, że miałem przyjemność w pociągu jadąc z Warszawy do Konina rozmawiać na ten temat z obecną tutaj panią senator Małgorzatą Adamczak. I podsunęła mi taki pomysł, czy nie warto byłoby zrobić imprezę o charakterze regionalnej. Imprezę, która by przekształciła się w wydarzenie cykliczne, które mogłoby być kontynuowane przez poszczególne powiaty województwa wielkopolskiego. I uznaliśmy, że warto, żeby to wydarzenie odbyło się w Gnieźnie. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować panu staroście gnieźnińskiemu, Dariuszowi Pilakowi, że podjął tą inicjatywę, że włożył bardzo dużo serca i zaangażowania, żeby ta dzisiejsza impreza nam się udała, ale jednocześnie chciałbym podziękować moim koleżankom i kolegom z parlamentu, którzy przyjechali tutaj do nas i swoją osobą wzbogacili to wydarzenie. Jeszcze raz, panie starosto, moi koledzy parlamentarzyści, dziękuję wam. Proszę państwa, bezsprzecznie olbrzymim wyróżnieniem i wydarzeniem dla tego konkursu jest skierowany do nas list prezydenta kraju Bronisława Komorowskiego, i dla mnie jest to olbrzymi zaszczyt, że będę mógł go przed Państwem teraz odczytać. Eminencjo Księże Prymasie, Szanowni Parlamentarzyści i Przedstawiciele Władz Samorządowych, Drodzy Mieszkańcy Gniezna, serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników Festiwalu Kuchni Wielkopolskiej w Gnieźnie. Ze słowami powitania zwracam się do pomysłodawców tego przedsięwzięcia, senatorów Rzeczpospolitej Polskiej z województwa wielkopolskiego, którym pragnę przekazać wyrazy uznania za tę ciekawą lokalną inicjatywę promującą wielkopolskie tradycje kulinarne. Każdy region naszego kraju chlubi się swoistymi dla niego potrawami. Jedną z najbardziej wyrazistych polskich kuchni jest kuchnia wielkopolska. I chociaż może się ona pochwalić wieloma specjałami, to jednak największą popularnością cieszą się rogale świętomarcińskie. Dlatego Gnieźnieński Festiwal, w którym biorą udział przedstawiciele powiatów województwa wielkopolskiego, jest znakomitą okazją do zaprezentowania różnorodności związanych z tym regionem tradycyjnych dań i cukierniczych przysmaków. Sądzę również, że spotkanie w tak miłych okolicznościach przyczyni się do umocnienia sąsiedzkich więzi między społecznościami lokalnymi. Raz jeszcze serdecznie wszystkim Państwa pozdrawiam. Zwycięzcom konkursu gratuluję kulinarnych talentów i znajomości regionalnych potraw. Organizatorom festiwalu życzę satysfakcji z jego udanego przebiegu,
a festiwalowej publiczności wielu niezapomnianych wrażeń przy degustacji specjałów kuchni wielkopolskiej prezydent kraju Bronisław Komorowski. Dziękuję bardzo.